Dzień dobry, nazywam się Paweł Cegłowski. W dzisiejszym odcinku Dzień z gabinetu fizjoterapeuty chciałbym ci pacjentkę, jaka do mnie trafiła w zeszłym tygodniu, której głównym problemem był ból oraz ograniczenie ruchomości szyi. Pacjentka w wieku 41 lat obecnie wykonuje pracę głównie w pozycji siedzącej, czasami bardziej aktywnie prowadząc zajęcia fitness. Pacjentka nie była w stanie sprecyzować przyczyny początku dolegliwości, jednak pamiętała, że kiedyś pojawił się ból kiedy obracała się w samochodzie i od dwóch lat uskarża się na dolgiwości bólowe okolicy lewej łopatki, które promieniują do lewego barku, szyi wraz z potylicą. Głównie jest on zlokalizowany głęboko, o charakterze kłującego pieczenia. Pacjentka zgłosiła, że objawy nasilają się w socjach stresowych oraz podczas pracy przy komputerze, choć najbardziej odczuwa dolgiwości rano wraz z sztywnością szyi. Rzadko objawy pojawiają się w nocy. Czasami, ale nie zawsze, trening przynosi jej ulgę. Sporadycznie pojawiają się parestezje na zewnętrznej powierzchni przedramienia oraz dłoni. Czy już masz jakąś hipotezę? Ok, kontynuując, pacjence od czasu do czasu przy ruchach szyi towarzyszy klikanie z okresowym blokowaniem. Ból utrzymuje się w skali NRS 4, a podczas zaostrzenia objawów nawet dochodzi do 8. W przeszłości, a dokładnie 20 lat temu, pacjentka była leczona onkologicznie. Podczas wstępnej obserwacji od razu rzuciła się postawa. Tak, tak jak przystało na tenerker fitness, była wręcz idealna. Badanie neurologiczne oraz neurodynamiczne było negatywne. W badaniu ruchów aktywnych kręgosłupa szyjnego odnotowałem ograniczenie ruchomości zgięcia bocznego w lewo, z widocznym brakiem ruchu w środkowej części. Pacjentka zgłosiła, może nie ból, ale duży dyskomfort podczas wykonywania tego ruchu, którego przy zgięciu bocznym w prawo nie było. Podczas badania ruchów pasywnych podobna sytuacja na wysokości C5-C6. Moją wstępną hipotezą był wzorzec stawowy, a dokładnie zablokowanie lewego stawu międzykręgowego C5-C6 oraz powodu wpływu czynnika stresowego na nacilające się objawy z tyłu głowy miałem myśl o układzie autonomicznym. Po wykonaniu celowanego leczenia w postaci manipulacji, wykonałem ponowne badanie ruchomości. Tym razem zgięcie boczne było identyczne z lewej, jak i z prawej. Dla lepszej informacji zwrotnej odnośnie postawionych hipotezy, przed chwilą skontaktowałem się z pacjentką i przez ostatni tydzień. Nie pojawiły się objawy w kończynie górnej oraz ruchomość szyi nadal była prawidłowa. Jednak dokładnie wczoraj z powodu dużego obciążenia psychicznego pacjentka zgłosiła, że dzisiaj odczuwa ból w okolicy łopatki, co może potwierdzać, że dodatkowo układ autonomiczny ma wpływ na jej objawy. Jeśli zastosowałbyś inną terapię, zostaw komentarz, a żeby nie przeoczyć następnego odcinka, zaobserwuj mój kanał. Pozdrawiam, Paweł Cegłowski.